Hej, proszę patrzeć się w kolejnym filmie z serii Pokémon Blue. No niestety tylko czekam właśnie tutaj w lidze Pokémona, czy chyba właśnie tutaj. Ale między odcinkami trochę zajmę się też treningiem moich poksów. Wszystkim wbiłem poziom 52, z wyjątkiem Mr. Mime'a, bo on ma aż poziom 55. A dlaczego tak? Dlatego, żeby z tym Mime'em łatwiej strenować, a moje podstawowe poksy posilę cukiereczkami. A jakże, mam ich aż 19, więc można skorzystać. W sumie nie wiem, czy powinienem mieć ich aż tyle. Ale chyba tak. Dobra, więc troszeczkę podrasujemy poziomy moim Pokémonom. No i dzięki temu staną się trochę silniejsze. I prościej będzie mi podjąć wyzwanie Ligi Pokémon. No bo będzie to nie lada wyzwanie, jakby nie było. Dobra, Pidgeot. Po kolei wszystkie karmimy. W zasadzie chyba z wyjątkiem może Mr. Mime'a faktycznie. No bo tak jak wspomniałem, Mr. Mime trenuje się bardzo łatwo. Zauważyłem, że to jest Pokémon właśnie z wymiany. Dobra, to może tak po kolei, jeszcze po dwa poziomy. I próbuję poznać ruch Thunder! To jest najsilniejszy atak elektryczny, jaki tylko Jolteon może poznać. No i właśnie, tu teraz jest zapytanie. Który ruch powinien wywalić? Bo de facto Thunder Shocka szkoda, bo to jest mój jedyny atak specjalny, który będzie miał 100% celności, bo Thunder niestety nie ma. Ale jest bardzo mocny i ma mało PP też swoją drogą. Thunder Wave, no właśnie, ten paraliż może być praktyczny w niejednym starciu. Double Kick, no szkoda, fajnie mieć coś walczącego, tak samo jak i Pin Missile. Więc chyba ze wszystkich tych trzech ruchów to najlepiej będzie wyrzucić Thunder Wave'a. Tak więc, dobra. I Jolteon poznaje Thunder. Dobrze. Dobra, już masz poziom 54, no to po kolei lecimy każdego Pokemona. Dobra, następnie znowu Pidgeot. Pidgeot już raczej nie pozna żadnych, ale jednak coś poznaje. Mirror Move na tym poziomie. Z jednej strony to może być niegłupie, ale z drugiej strony... chyba nie. W niektórych przypadkach Mirror Move faktycznie może być praktyczny, ale to raczej w naprawdę sporadycznych. Dobra, Venusaur. Kolejny poziom dla Ciebie. No i jeszcze raz kolejkę puszczamy. Znowu Venusaur. 55. Próbuję poznać Sleep Powder! O proszę! To może być całkiem praktyczne i może nawet bardziej aniżeli Poison Powder. Usypiający pyłek zawsze jest spoko. Znaczy ogólnie usypiający ruch. Dobra, 55. Teraz Golemus. Znowu 55. I jeszcze 7 cuksów. To tak, Pidgeot! Dawaj. Następnie Lopek. 55. Ależ mi te poksy rosną w siłę. Właśnie warto sobie zbierać na później te Rare Candy. Z tego względu, że... dobra, to Pidgeota może damy. Z tego względu, że właśnie im dalej jesteśmy, tym ciężej zbijać te poziomy. A Rare Candy niezależnie od tego, czy zbijamy z drugiego na trzeci, czy z 50 na 51, działa tak samo. Dlatego też tak się wstrzymywałem z tymi tuksami. Dobra, zastanawiam się jeszcze, którym poksom podbić poziom. Bo tak, Pidgeot to najcięższy jest do trenowania. Venusaur też najprostszy nie jest. Może dobra, Venusaurowi damy jeszcze. Dobra, i zostały jeszcze dwa. No to tak, może Lapras. No i jeszcze jeden, komu? Dobra, Golem czy Jolteon? No to jest ciężki temat, ale dobra, spróbuję dać go... Dobra, niech będzie Golem. Jolteon jest tak szybkim dosyć poksem i silnym, więc dobra. No i dzięki temu zwolniły mi się troszeczkę slotów w torbie. Dobra, i tak. Venusaur de facto ma technikę kart, która w sumie już mi za bardzo nie będzie potrzebna. Więc zastanawiam się jeszcze nad wywaleniem mu tego kata i wrzuceniem mu pewnego jeszcze jednego ruchu. Chyba nie pamiętam, gdzie był mów later, ale dobra, to jeszcze do tego wrócimy może. Teraz tak, żeby już weźmy jeszcze Jolteon na front, albo sumie z tym Mime'a może. Dobra, i chodźmy. Chodźmy jeszcze na Victory Road, bo tam przecież pozostał mi jeszcze do zapania pewien Pokémon i parę itemków do zgarnięcia. Też robiłem porządki właśnie, biorąc Rare Candy z kompa. Zwolniłem sobie tam jeszcze slot, więc można było coś odesłać. Dobra.
Full Restore. Jak mogłem to ominąć? Ale jakoś się myślałem, zobaczę sobie, coś tutaj jest. No dobra, to teraz tak, bo idąc w tę stronę i tak do nikąd nie dojdę. Dobra, no i jeszcze parę dzikich boksów, na przykład Venomoth. No akurat Misty Mime jest całkiem dobrym przeciwnikiem dla Venomota, więc jest okej. Dobra, Psy Beam. Dobra, Venomoth spada. 1000 expa. Całkiem dobrze. Dobra, to teraz tak, golemie pchaj kamienia. Dobra, i teraz tak, będę musiał pewnie zepchnąć te... Znaczy, to w sumie i tak nie muszę jakoś szczególnie przejmować się tą drogą. Z tego względu, że mogę znowu sobie polecieć do ligi i wrócić. Jak już w głównym budynku byliśmy. Dobra, teraz tylko pytanie moje brzmi, którędy się szło do Moltresa? O, Meczolk. Kurczę, jak tu trenować chciałem, to nigdy mi nie wpadały te dobre poksy. A teraz widzę, wpadają. Dobra, Mr. Mime kosi wszystko. Ale teraz, jak dobrze pamiętam, pokonałem też wszystkich. Golbat. Dobra, dla odmiany możemy użyć Ice Pinch. No dobra. Tak, tędy chyba się szło do Moltresa. Tak, tu są jakieś itemki. Jak chociażby Full Heal, który jakoś szczególnie mi się chyba nie przyda. I tu był jeszcze przedmiot. I w sumie jeszcze nie jeden, jeszcze z jednym przedmiot się ostał. M17. Dobra, zobaczmy, co zawiera te M17 zagadkowe. Co to jest? Submission! O, to jest w sumie całkiem dobry atak typu walczącego. Co ciekawe, z tym może go poznać. Bardziej by się golemowi przydał. Zadają 200 obrażenia, jednak podwójnie jak takedown. Dobra. Zubat. Dobra, troszkę tych dzikich poksów mnie tutaj ponapada. No ale trudno. Dzisiaj taki przygotowawczy troszkę odcinek do ligi. Chociaż w sumie, jeżeli chodzi o poziomy, to już są w miarę okej, bo z tego co pamiętam, tam na lidze chyba max 60 były. Tak więc 55, 56 będą okejasie. Dobra, Ice Punch. Coś niski poziom tego Onixa. Dobra, którędy drogi? Gdzie to się idzie? Znowu Onix, co krok to pok, naprawdę. Cała masa tego wszystkiego. Dobra. Czy ja się wracam? No, w zasadzie to tak jakby, ale nie wiem, czy tędy się nie szło przypadkiem do tego Moltresa. Zaraz, zobaczymy. W sumie tak też mi się kojarzy, że chyba nigdy jeszcze tutaj w serii nie użyłem Reapera. Co też jest troszkę zastanawiające i ciekawe zarazem. Dobra, tędy chyba się nie szło do Moltresa. Coś tak mi się wydaje. Ten Moltres był chyba wcześniej. Najpierw chyba było w ogóle przejść to miejsce od początku, ale obawiam się, że może być trochę za dużo łażenia. O, trener się znalazł! Jeśli możesz przejść przez to miejsce, to znaczy, że możesz spotkać się z Elitarną Czwórką. Ale jak to? Ominąłem trenera. Kiedy? Co? Jak? Dobra, nieważne, Pokémon Mania chce się bić. I wysadza walki Charmeleona, który już dał sobie być Charizardem. No dobra, jakoś się stało, że zawalczyć możemy ponownie. Znaczy w sensie, no, nie ponownie, tylko po prostu jeszcze. Dobra, mam 55 poziom, już 15 poziomów przewagi, więc tutaj te walki to jest po prostu easy. Dobra, Lapras. Zastanawiam się, czy mój Fire Punch będzie dobry. Ale obstawiam, że chyba nie do końca. No właśnie. Możesz ty, kurde, Body Slam. Na szczęście mnie nie sparaliżowało. Łap Psy Beama w takim układzie. W sumie bardzo ładną tą grafikę ma tutaj Lapras. Nawet chyba ładniejszą niż w późniejszych grach. Dobra, i Lickitung. Dobra, do walki z Lickitungiem spróbujemy Jolteon. Mam w końcu mu walczący Double Kick, który nie wiem, czy będzie na tyle dobry. Mamy też nowy ruch Thunder, który możemy sobie wypróbować. Jest to najsilniejszy atak elektryczny. Wow, ale rypło.
Dobra. Wygraliśmy. Nie, to nie do wiary. A jednak. Dobra, żółtią, dawaj. Bijemy tutaj. Dobra, to jeszcze znalazłem Ultra Bola. To fajnie. Ha, jest ptaszyna. Dobra, i tu jeszcze mam Guard Spec, który od razu zostanie... Najlepiej to by było sprzedać, ale jeszcze jeden przedmiot. Dobra, zobaczymy, co to w ogóle będzie. Dobra, zapiszmy może w sumie grę. Nagrywa się. Miejmy nadzieję, że tak. No. I teraz w sumie, to jeszcze nim bym zaczął... Chociaż nie, myślę, że Żółtią będzie całkiem spoko. Chociaż... Czym by tu zacząć tą walkę? Spróbujmy może jednak Pidgeotem. Bo to jest trzeci z legendarnych ptaków, jakim jest Moltres. Czyli już mamy tres, czyli trójeczkę. Jest to ptak ognisto latający. Podobnie jak Charizard typowo. Wygląda on tutaj tak nijak, ale dobra. Spróbujmy może sądę tak na start. On ma Rook Fire Spin, z tego co pamiętam. No właśnie, i fajnie, że nim nie trafił. Dobra, take down! No tak nawet przywaliło. Dobra, no i zaczyna się Fire Spin. Wow, critical hit. Dobra, Fire Spin jest całkiem niezłym atakiem, zwłaszcza w przypadku Moltresa, bo to jest... On ma chyba najwyższy specatak z całej trójki. Znaczy no specjal w sensie. No tu jeszcze nie było tego rozgraniczenia. Dobra, pytanie, czy przetrwa? Oby... Oj, tu jeszcze kryt! Jajku. Gra chce mnie przyprawić o zawał. Dobra, send attack. Trochę po... Właśnie, pobawmy się w ten sposób. I teraz tak, w sumie mogę też wysłać teraz nawet Venusaura. On też może usypiać, ale akurat Lapras będzie lepszy. W tym przypadku. A, Fire Spin, znowu. Dobra, przynajmniej będzie nieefektywny, więc dużo mi to nie zabrało. Dobra, trzeci raz, Fire Spin. Nie, ruch ogólnie jest naprawdę bardzo dobry. Zwłaszcza na Moltresie. Dobra, Sing. Idźżeś spać. Dobra, Moltres ośpi, no to teraz powinien go łapać. Mam 40 ultraboli, to w sumie nie wiem, czy mi jeszcze tyle potrzeba, cokolwiek. No ale dobra, zawsze coś. Dobra, Moltres dalej śpi, no to jedziemy, łapiemy. Miejmy nadzieję, że się złapie prędzej niż później. No drugim rzutem, grubo. Dobra, więc mamy Moltresa, więc nowy wpis do Pokédexu. Jest to płomienny Pokémon, numer 146. Znany, legendarny... Albo słynny, legendarny ptak z ognia. Każdego machnięcie skrzydeł jakby wywołuje płomienie. Jasne płomienie może bardziej. Dobra, dosłane do komputera Byla. No dobrze. No to tak, możemy z powrotem stawić żółtią na front. Dobra, i mamy już wszystkie legendarne ptaszynki. No dobra, więc teraz zasadniczo pozostaje mi jedynie jeszcze jeden przedmiot do zdobycia, jak dobrze pamiętam. Tylko no właśnie, gdzie on to był? On był w takim miejscu, gdzie można było pójść albo pchnąć głaz, albo w jedną, albo w drugą stronę. No jako sobie zostawiłem, bo trochę było to dla mnie problem. Dobra, zaryzykujemy. Powalczmy z Onyxem. Jeden kick, drugi kick, no i niestety. Nie brak krytykali. A ten Rock Throw, no to dobrze akurat. Bałem się, że Bind użyje i znowu utknę w walce na jakąś dłuższą chwilę. No i teraz kryt to już trochę po ptokach. Dobra, to tak, spróbujmy może w ten sposób. Aha, bo tam trzeba pewnie było zepchnąć kamień, żeby otworzyć sobie to przejście. Chociaż może i nie, zaraz zobaczymy. Dobra, teraz nie pamiętam w ogóle, gdzie to było. To było gdzieś tu, czy to było gdzieś tam. Połazimy, zobaczymy. No to jest ogólnie wyjście z Victory Road. A gdzie jest ten kamień do przepchnięcia? Dobra, Geodude.
W zasadzie tutaj ten double kick będzie jak znalazł, powinien załatwić sprawę. Wow! Jeden cios nie wystarczy, myślałem, że jeden starczy. No cóż, no to ten niestety, ale ataku za dobrego to nie ma. A tutaj nie ma też nic. Kurczę, gdzie jest ten przedmiot? Znaczy przedmiot, ten kamień, o którego mi chodzi. Venomoth. Jak Venomoth, to trzeba załatwić to szybko. W sumie bardzo podobne odgłosy mają swoją drogą. Ładnie wchodzi ten Thunder póki co. Dobra, gdzie jest ten itemek? A ja się ciągle chyba kręcę w kółko. No oczywiście. No tak. Przeca, że się kręcę w kółko. Nie, to nie tędy droga. No dobra, zobaczmy. Porozglądamy się jeszcze troszeczkę. No nie przyszedł tutaj jakoś specjalnie ekspić, ani spędzić całego odcinka na tym miejscu. No ale dobra, skoro już jest ku temu okazja, to czemu nie skorzystać? Dobra, tu coś jeszcze jest. Ale nie mam już na to miejsca. Dobra, tego full heala chyba wywalę. A tego guard speca w sumie też. Dobra, ja się tutaj zaopatrzę, a czy zaopatrzę? Chyba nie będę musiał się zaopatrywać za bardzo. Mam 4 full restock, 4 max potiony, 3 max revive'y. No nie, zastanę się jeszcze nad revive'ami. Czyli mi się nie przydadzą. Dobra, mamy TM47, zagadkowy TM47, który ciekaw jestem co zawiera. Zawiera on ruch Explosion. Iście wybuchowa taktyka. Spędzamy się... nie, Golem może go poznać, ale czy jakiś inny mój Pokémon? Chyba już nie. Właśnie, Golem tylko go nawet nie wiem, czy nie próbował poznać. Ogólnie to jest też swoją drogą najsilniejszy, jeśli chodzi o taką bazową siłę atak w grze. Dobra, spadaj matchup. Dobra, jeszcze zerknę, czy coś tu się nie kryje, ale nie. Dobra, tylko krok zrobiłem, już kolejny pox. Już G.I.D.U.D. Troszkę takich na przykład 26 poziomowych poksów to trzeba załatwić, żeby wbić poziom. No ale te fałki same się nie powbijają. Zawsze to coś do statystyk. Tu każdy Pokémon się liczy. Dobra, inaczej tutaj nie przejdę. Jak się wrócić najlepiej? Onix, dobra, spadaj w Onixie. Dobra, ciężka ta Victoria troszkę. Dobra, zobaczmy może tędy. Tak, mam przeczucie, że ja już tu byłem. I że już tu byłem chyba nie raz na dzisiejszym odcinku. Dobra, double kick. No sobie, nie pamiętam jak dojść do tamtego przedmiotu. I nie wiem, czy to w ogóle było coś cennego. Może jakieś Red Candy, albo coś takiego. No Red Candy mnie nie pogardzi, dobra, to na pewno nie tędy droga. Dobra, jak pójdę wyżej, bo to ogólnie jest wyjście z Victory Road, chyba będę musiał przekroczyć tego kamienia na bramkę i przejść sobie tędy. Chyba, że gdzieś jest jeszcze zejście niżej. Dobra, już nie chcę mi się bić tych Onixów. Dobra, znowu dzikie poksy. Marowak! O kurcze, tego się nie spodziewałem. Marowaka to ja chyba nawet w deksie nie mam. Teraz powinien go osłabić. Chociaż zaraz mi pewnie dowali to tak grubo, bo to jest Pokémon typu ziemnego. Okej. Mógłbym go nie wykończyć. Znowu grow, dobra. Leć, może Venusaur dla odmiany. Focus Energy zaczyna się szykować. Ogólnie on poznaje ataki kośćmi. W tej grze bodaj są dwa. Jest Boomerang i Bone Club. Dobra, śpi. Też mięcznie trzy. Jeszcze. Coś mi się kojarzy, że były trzy ataki kośćmi. Bone Rush jeszcze, o. Ja nie pamiętam, czy wszystkie były już w tej generacji. Dobra, siedzi. Mamy Marowaka.
No to ładnie, nie spodziewałem, zapomniałem w ogóle, że takie Pokémony tu występują. W każdym razie jest to kościsty strażnik albo coś tego typu. Kość, którą trzyma, znana jest jako, jakby taką główną bronią. Rzuca ją z niezwykłymi umiejętnościami, niczym bumerangiem, by wykończyć cel. Grubo. No dobra. Zobaczmy, czy tu jeszcze nie ma jakiegoś przejścia, żeby się cofnąć. Graveler! To w sumie jest chyba całkiem spoko piętro, z tego co widzę. Dobra, ale tam akurat na Gravelera się nie porywam, bo on się może zdetonować i to jest dość niebezpieczne. Onix. To jestem na tym dobrym piętrze. Teraz zobaczę się jeszcze w tę stronę, chociaż tu obstawiam, że tu nie będzie bramka zablokowana. I tyle będzie z moich wojaży po tej jaskini. Dobra. Chociaż nie. Tu jeszcze nie jest. No dobra, zobaczmy jeszcze tu. O, to może być chyba to miejsce. To miejsce, o którym myślałem, gdzie był ten kamień. Miejmy nadzieję. Sylbet. Dobra, zubat padnie szybko. Chyba bym Golbata wolał. Już chyba włapałem wszystkie Pokémony, jakie były do złapania w tej jaskini. Oczywiście Gravelera nie musiałem łapać, bo trenowałem. Nawet muzyce się nie dadzą te poksy rozkręcić, no. O! Nie pamiętam, czy to jest dokładnie to miejsce, ale jest przedmiot. I to się liczy. Dobra, Zubat. Tak, to jest to. Dobra, dotarłem! W końcu cały odcinek szwędania się po jaskini, ale chociaż złapałem dwa nowe poksy. Watresa i Mariowak. Dobra. O nie! Nie permisal! Ale to działa normalnie. Dobra, masz jeszcze double kicka i gin. Jak wspomniałem właśnie, ataki też... te wielokrotnego uderzenia są bardzo fajne w przypadku Jolteona ze względu na jego spore szanse na cios krytyczny. Wszak jak 150 razy jako kryt jeszcze super efektywny, no to jest mordercza technika. Dobra, co to jest? Czy było warto dreptać tyle, męczyć tyle dziczy, żeby zgarnąć kuźtę jeden przedmiot? TM43. Co zawiera TM43? Pokażcie mi. Zawiera on ruch Sky Attack! O, proszę. De facto może poznać mu tylko Pidgeot. Jest to najsilniejszy atak typu latającego. Ma spore szanse na kryta i chyba też na flinch ma szansę, jak dobrze pamiętam. No dobra. Mamy TM-a. Dobra, teraz także pozostaje mi się stąd wydostać. Jak stąd najlepiej wyjść? Najlepiej to oczywiście escape rope'em. O, i to się nazywa dobry cios. Crit. Nie wiem, tych escape rope'ów 5, to na spokojnie można z tego skorzystać. Przeniesienie pod ligę, jak dobrze pamiętam. Tak jest, bo tu się ostatnio leczyłem. No a propos leczenia, to też skorzystamy. Dobra, więc mamy kolejne dwa wpisy w deksie. Kolejne dwa nowe Pokémony, które sobie można sobie popatrzeć jeszcze. Skoro nie mamy jeszcze jakiegoś długiego odcinka, to sobie to właśnie zobaczymy. Także zastanawiam, czy nie wywalić właśnie kata Venusaurowi. Teraz Move Delayer. Gdzie był Move Delayer? Właśnie to jest też zagwózdka. Gdzie on był? Dobra, na razie depozyt. Żeby się chociażby właśnie ów Venusaur.
I tak, opcją wydrzała możemy sobie podejrzeć nowe Pokémony. W sumie to chyba na Machoku skończyliśmy. Na poksie czysto walczącym. Znaczy z ogrów mam chyba właśnie ten Sesmiktos, który uderza za tyle, ile ma HP, czyli w tym przypadku 45. Ale bardzo wysoki poziom. Dalej mamy właśnie Moltresa, którego zapaliśmy w dzisiejszą odcineczką. 131 specjalu, czyli całkiem ładnie jak na tym poziomie. Ognisko latający Pox, Spek i Power Spin to jego ruchy. Mamy jeszcze Marowaka. Pokemona właśnie ziemnego, on ma bardzo dobry defense i niezły atak. Ogólnie jest naprawdę fajny Pox, typu czysto ziemnego. I ma na razie tylko Bone Club. Więc może Bone Merang albo Bone Rush poznaje później. Ale stąd sobie Bone Club też jest spoko ruchem. Dobra. To tak, znowu Venusaur, wracaj. No dobra. I tak, jeśli chodzi jeszcze o ów Venusaura, to spróbujemy usunąć mu tego kata. Przy okazji zobaczymy, jak zadziała mu w The Later. On był w Fursi. Czy on był... Gdzie on był? Chyba w Fursi. Coś mi się tak kojarzy. W jednym z tych domków. Znaczy tak, bo tu jest dziadek Billa. Nie, za Fursi. Kurczę, nie pamiętam, gdzie był mu w Delater. To był Fishing Guru. To był Dyrektoro. Nie, to chyba jednak nie tu. Dobra, to tak. Gdzie jeszcze może być mu w Delater? To był Name Rater, ale nie mu w Delater. Vermilion. Chyba nie. Celadon? Też mi się... Chociaż zaraz, mógł być w centrum handlowym. Bach. Dobra. Chyba w dzisiejszym odcinku tego nie ogarniemy. Dobra, trudno. Serio, nie pamiętam, gdzie to był Move Delater. Dobra, do następnego odcinka pewnie sobie ogarnę i usunę tego kata może między odcinkami, natomiast w dzisiejszym, moi drodzy, to będzie już wszystko. W kolejnym udamy się właśnie do tego budynku, podjąć jego wyzwanie, czyli właśnie Ligi Pokémon. Zobaczymy, jak nam pójdzie. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, to będzie wszystko, więc ja z wami przegadam do zobaczenia w kolejnym filmie z serii. To cześć!